Dobra. Tak więc średniowieczna dynastia. Polska gra. Co to będzie chyba City Builder, z tego co pamiętam. Toplitz Production and Render Cube prezentują. Ale ładnie wygląda. Prowadziłem proste życie. A nie będę czytał. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living. Our plates were never empty. Czyli po prostu polska wieś. Then, the war came. O nie. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Co to jest Dawidek? Kurde, wygląda jak Pankol. Fryzura na Dawidka tam była. Moi drodzy, nie mówcie mi o cenie konsoli, bo o ile Xbox tutaj ładnie zagrał, to 360 zł za jedną grę na PlayStation. Ty, to wygląda jak Kingdom Come. Ja myślałem, że to będzie City Builder. Dobra, przyciszymy trochę gierkę, bo jest zdecydowanie za głośno troszeczkę. Ty, to wygląda jak Kingdom Come. Ja myślałem, że to będzie o budowie tego. Dobra, co ja mam tu zrobić? Hornica Gostowia. Ty, ale oni tej samej... Przecież to ma tą samą czcionkę dokładnie i tą samą ikonę co Kingdom Come. To jest legalne w ogóle? Przecież każda gra tyle kosztuje. No ale Call of Duty to ja nie kupię za 360 zł na peceta przecież, tak? To są ceny konsolowe. Jak ja mam każdą grę 100 zł drożej kupować, to już chyba wolę peceta. Zresztą w ogóle co to jest za dyskusja? Ja potrzebuję komputera. I tyle, bo ja żyję na komputerze. Jak ktoś nie... Ty no, płot jak w Wiedźminie. Nie do przeskoczenia. Czy to jest dolina mojej matki, którą widziałem we snach? To tam ludzie się gliczują w dolinie. Ale Xbox ma swojego pasa xboxowego. Idzie Grażynka do Media Expert w ogóle, kupuje Xbox All Access. Płaci, nie wiem ile płaci, 100 ileś złotych miesięcznie. Już młody Piotrek ma konsolę z grami i tyle. A idzie Grażynka do, kurde, po PlayStation, kupuje PlayStation, pod niej synek mówi: mamo, a kup mi nowe Call of Duty. Mama widzi 360 zł i zawał. To jest symulator średniowiecznego chłopa od popych cybol do milionera mniej więcej. Wow, to ja chcę być głodujący łowca. Porozmawiaj z kasztelanem. Mam nadzieję, że będzie miał polacki głos kasztelan. Hej, masz chwilkę, możesz się trochę przesunąć? No i prawidłowo. Synek, z drogi, bo idę. A ty? Babo. Dagmara. Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo. Wybacz, nie znam cię jeszcze wystarczająco dobrze. Pewnie o co chodzi? Słyszałaś ostatnio jakieś plotki? Widziałaś tego szlachcica, który przejeżdżał niedaleko? Słyszałem od ludzi, że miał na sobie wspaniałe szaty. Tak, widziałam. Chciałabym mieć takie szaty zamiast tych brudnych, starych szmat. I co? I aprobata mi spadła? A, to... Żona!
Żona jest niezbędna, by zapewnić sobie przetrwanie dynastii. Dzięki niej będziesz mieć dziedzica, ok. Całą żonę, trzeba dbać o żonę też. O Jezu, dobrze, że nie stałem przed nią, bo by właśnie dostała. Pajaki. Olga. Jest tu safe? Zrobię to. Kurde. Nie da się bić dzieci. Nie no, po prostu chciałem sprawdzić mechanikę gry, nie? Wiecie jak jest. Tu coś mi... To jest sklepikarka. Pokaż mi swoje towary. No dobra, prosta pochodnia. To ja już pójdę, elo. Nie no, moim zdaniem, no bardzo ładnie Xbox zagrał tutaj, Microsoft, no. I PC-towcom dał gry, i konsolowcom, i clouda ma. Dobra, ugądziść. Witaj, nieznajomy. Co sprowadza cię do naszej doliny? Nie wyglądasz ani na pielgrzyma, ani na handlarza. Nie, nie jestem. Nazywam się Racimir i przybywam z południa, szukając mojego wuja Lordana. Lordensa. W jego rodzinnych stronach nazywali go Lordan Flisak. Lordan? Ach tak, opowiedział mi kiedyś o swoim życiu nad rzeką. Przyszedłeś we właściwe miejsce, ale obawiam się, że kilka lat za późno. Dlaczego? Co się stało? Dostanę dom pewnie po nim. Był wspaniałym człowiekiem i jeszcze lepszym przyjacielem, Racimirze. Jako dobry rzemieślnik i doskonały kupiec zarobił tutaj małą fortunę. Widzisz tamtą tawernę? Zbudował ją i prowadził, a także wiele innych sklepów, które znajdziesz w dolinie. Moja matka powiedziała mi, że dorobił się fortuny na północy. Nie miałem pojęcia, jak dużej, ale to nie odpowiada na moje pytanie. Twój wujek został zabity, przyjacielu. Wpadł na pomysł wielkiego handlu z Królestwem Niemieckim na zachodzie. 5 wozów wypełnionych najlepszą rudą żelaza, piękne kolorowe tkaniny i naszym doskonałym piwo. Ciągnięte przez 10 wołów, nie żartował, tyle mogę powiedzieć. Jego świta została zaatakowana przez bandytów, jego woźniców zabito, musiał dać im niezły wycisk. Zabrał ze sobą 2 do grobu, z tego co widzieliśmy, kiedy go znaleźliśmy. Sam go pochowałem, a raczej to, co pozostawił po sobie wilki. Przykro mi, że akurat takie wieści muszę ci przekazać. Mój wujek nie żyje, jego majątek przepadł. Przeszedłem całą drogę na darmo. Nie mów tak, nie pozwoliłbym się zmarnować szerszeńcowi Lordana. I nawet jeśli większość ludzi szybko zapomina, co zawdzięczałem twojemu wujowi, nie mam zamiaru być jednym z nich. Jestem kasztelanem, a moje słowo wciąż ma znaczenie, więc powiedz mi, czy dasz radę samemu dorobić się fortuny. Potrafię tworzyć proste narzędzia, mogę zbierać najpotrzebniejsze rzeczy, czy umiem liczyć i handlować. To wystarczy. Może nie mam do zaoferowania żadnych towarów ani złota, ale możesz tu mieć tyle ziemi, ile chcesz. Nie sprzedanej, ale przemień na całe życie. Zbuduj dom, uprawiaj warzywa, zdobądź trochę zwierząt hodowlanych i podążaj za marzeniami. Mówisz poważnie, moja własna ziemia, tyle ile chcę? Tak, tak dużo ile będzie potrzebne, mój chłopcze, i tak długo jak będziesz płacić podatki. Rozumiem, czy masz dla mnie jakieś rady? Ściąć drzewa, aby zbudować swój dom. Trzcina rośnie nad rzeką, dobrze sprawdzi się na dach. Masz ze sobą coś do jedzenia? Niewiele. W razie potrzeby naszej wiosce znajdziesz kilku sprzedawców. Trochę monet? Pewnie, możesz porozmawiać z tutejszymi ludźmi. Lub z tymi z innych wiosek, może ktoś zapłaci za pomoc. Dziękuję bardzo za radę. Zobaczmy, mam dla ciebie coś specjalnego. To jest młot, którego twój wujek użył do zbudowania domu, w którym się zestarzał. Jakiego lepszego narzędzia możesz użyć do zbudowania tutaj swojego pierwszego domu? Dzięki ci bardzo, elo. Dobra, teraz tak, allow access to inventory, trzeba wejść. Tab. Q. Let's your array of items. Pod Q jest crafting.
Qua Rafting Inspect Mod. Pod lewy alt jest. Dobra. Okej. Okay. Moi drodzy. Dobra, co myśmy ogadali o grach? W Cyberpunku też chyba będą dzieci, ale nie posuną się do bicia dzieci chyba. Podobno w Cyberpunku będziesz mógł wszystko robić. To czemu? Tryb wiedźmiński, patrzcie. Słaby ten tryb wiedźmiński, bo wcale nie pokazuje mi, że mogę patyka zebrać. Ciekawe, jaki udźwig ma postać. Mam nadzieję, że nieskończony. No nie wiem, no naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby teraz playaka kupić. Jeszcze myślałem, że pogram w jakiegoś The Last of Us next genowego na nowym, no ale nie pogram, nie? No słyszę, że ludzie kupują, bo chcą mieć 60 klatek w Full HD. Bo na obecnym nie mają nawet 60 klatek w Full HD w wielu grach. No to jest przykre. I to rozumiem, no jak ktoś gra na playaku, to po prostu bierze nowszego i będzie miał to, co gra aktualnie w jakiejś normalnej jakości i płynności. Okej. Okay. Jak Crysis na 3080, wiecie co, ten Crysis to niech go naprawią najpierw. Bo nie wiem, czy czytaliście, jak on działa. Nie mówiąc o tym, jak on wygląda. Bo zrobili, że w grze są odbicia. I jak się je włączy, to już nic nie działa. Kamienna sikiera. Zetnij drzewa. Tworzenie, budowanie inne, tworzenie. Okej, okay, kamienna sikiera. Zetnij drzewa 5. I tak sobie mogę po prostu łazić i drzewa ścinać. W średniowieczu pewnie trzeba było mieć pozwolenia, kurde, króla. Zrobili odbicia nawet na starej generacji. Nie, no jak pierwsza taka gra? Przecież w Battlefieldzie 5 też mogłeś na Pascalu odpalić. Na tym, na starej generacji mogłeś odpalić. Czy ja tą kłodę wsadziłem właśnie do kieszeni? Zajebiście. No ale czekaj, bo on mówi zetnij drzewa, tak? Po pierwsze, każdy biznes i to jakby, no musi być nad wodą. Nie. Więc chodźmy tutaj nad wodę. O Jezu, się męczę. Przecież nie wiem, czy zauważyliście, ale w Crysisie w odbiciach nie odbija się wasza postać tam. Nie wiem, czy widzieliście to na filmach, czy nie. Woda. Okej, ja nie dostanę sraczki, bo jestem, kurde, trochę, powiem wam, przewrażliwiony na punkcie picia wody z rzek w takich grach. O, Damianek, dzięki za słupka. Mówię, ten Crysis to miałby sens, gdyby on wyglądał tak jak ten pierwszy, znaczy on wygląda tak jak ten pierwszy, ale żeby jakby wrażenie robił jak ten pierwszy, nie? Czyli, że jest super grafika i super wszystko. A on wygląda jak ten pierwszy, czyli jak gra sprzed tam 10 lat, czy ile ona tam ma, 13. No a działa źle. To chyba nie o to chodziło, jakby... Dobra, zetnij drzewa, ale po co ja mam ścinać drzewa? Ciekawe, czy odrosną, czy to już na życie są ścięte. Znów pójdę w charyzmę i kradzież. Wiecie co, ale ja nie... To jest naprawdę gra, w której się gra postacią taką... A, bo oni mi powiedzieli, żebym sobie spojrzał w umiejętności. Journal, dobra, questy, wiedza, quest list, coś tam. Journal, order you, ok. Escape. Nie, ekwipunek. Inventory, item list.
O nie, mam wagę, ale jak ja te kłody wszystkie noszę? Opis, ok. Postać, inventory slots, torch slot, quick slots, charakter, parameters, ok. To pod quick slotem mam sikierę. A jak mogę młotek dać? Przypisz do slotu. Aha, tak się to robi. Nie mogę. Aha, bo pochodnie pewnie jest jakiś skrót na pochodnie specjalny. No okej, okay, to ile już ważę? A, już jestem przeciążony. No, Radzymir. Radzymir. Umiejętności, skille, rodzaje, talenty. Aha, do rozdania, talenty, description, ok. Hunting. Ok, czyli mamy tak. Wydobycie, polowanie, dyplomacja, przetrwanie. Czy przetrwanie to jest coś na zasadzie kradzieży? A ja mam jakieś punkty talentu do wydania. Mam ich aż 0. To czemu mam to zaznaczone, że mogę... Ha, bo to są te, że niby mogę, bo je mam na pierwszym. Odporność na zatrucia. Szwacz, rzemieślnik. A co robi dyplomacja w trakcie opracowania? Więcej sympatii w... O kurde. A co znaczy w trakcie opracowania? Aha, że to jeszcze nie działa. Kurde, to najpierw trzeba się zdecydować, kim chcemy być. Czy górnikiem, czy kurde kim. Bierz wątrobę, bo co, kto wie, co będziesz jadł. Szkoda, że Nvidia zrobiła taki ruch, żeby mieć odpowiedź na Big Navi wersji 16.20 wypuszczają po ruchu. Wiecie co, Nvidia zawsze ma... zawsze ma kolejne wersje. W każdej generacji kart. I nie będzie w tej pewnie inaczej. Jeśli ktoś myślał, że Nvidia wyda karty i następne wyda za 2 lata, no to chyba nigdy nie śledził rynku kart graficznych. Tu miała być jakaś trzcina. Gdzie ta trzcina jest? To nie, to są pałki w ogóle. To nie jest trzcina. A nie, słoma. A skąd się słomę bierze? Ktoś wie, skąd się... Wiecie, jakiś rok temu... Czy tam Nvidia Now? Gdzie grałeś na zdalnym maszynach Nvidia? To już ruszyło? Nie, no to już ruszyło. To jest już teraz wydane. Nawet teraz jak kupisz kartę graficzną RTX serii 30, to dostaniesz Watch Dogs Legion i do tego roczną subskrypcję GeForce Now. Tu musi być. To jest trzcina, czy to znów te pałki? Niektórzy martwili się, że nie będzie ich stać na kompa, który uciągnie Cyberpunka. Wiecie co, to dla mnie są te wymagania podejrzane bardzo. To znaczy jakby to są, no to wyglądają jak wymagania na tak, no na konsolę starszej generacji, tak? Tylko ten Cyberpunk, żeby wyglądał jak konsola, na konsolę starszej generacji, no to nie będzie wyglądał tak jak w trailerach, nie? Trailery to są, wiecie, z ray tracingiem na najlepszym PC-cie. Czyli coś kilka razy mocniejszego. Zbuduj swój pierwszy dom. Chcę to zrobić. Magazyn, gospodarstwo, przetrwanie. Nie no, gospodarstwo. Nie no, czekaj. Nie. A gdzie jest mój pierwszy dom? Czekajcie. Budowanie. O, jest dom, dobra. Prosty mały dom. Czy Watch Dogs będę przechodził? Na pewno, bo ja grałem w jedynkę i w dwójkę i nigdy nie rozumiałem, czemu ludzie mówili, że ten Watch Dogs, znaczy, no nie wiem, no mi się bardzo podobał. Mi się to hakowanie super, super podobało w tych Watch Dogsach i to zawsze było dla mnie przyjemne. Tak się ludzi tam gdzieś podsłuchiwało w tych... Czy ja to muszę budować na terenie domu, czy... O co chodzi? Znaczy na terenie wioski, czy o co chodzi z tym domem? Czy wydaje mi się, że chyba jestem za bardzo, albo muszę to w mieście budować.
Masz na... A, nie masz postawić tego obiektu tak blisko innej wioski. Aha, okej, dobra. Kurde, się przeciążyłem tymi kłodami, no to trochę nam to zajmie. To przy mostku sobie będziemy my to zbierać. A ja robię swoją wioskę. A no to... A jest jakaś mapa? Okej. No i gdzie jestem? Aha, no to jak tu jest Borowo, a tu jest coś, to ja na pewno chcę tutaj zrobić moją wioskę. Między innymi. O kurde, jaka fajna mapa, jak w ogóle dużo wiosek. Kurde, to teraz nie wiem, bo najlepiej by było jeszcze dalej zrobić to. Ja nie chcę tutaj, a mogę to zrobić jeszcze dalej, tą swoją wioskę tutaj? No bo zastanówmy się, gdzie prawdziwa wioska powinna być wybudowana tego typu. To musimy coś wyrzucić, bo ja nie będę tak chodził powoli. Kłoda. Gdzie jest upuść? Wyrzuć X. Wrzucę 4. Dobra. Nie będę w to grał max 2 godziny, bo gra wydaje się bardzo fajna. Jest to moja gra tego typu. Dobra, powiedzcie mi, gdzie chcemy... Czy tu nas ktoś może w tej grze zaatakować? Bo ja tu nie widzę umiejętności walki. Więc wydaje mi się, że chyba, że polowanie to jest łucznik. Ale to jest bardziej chyba polowanie zwykłe. A, tu jest jakieś ludzie. Wilk albo żuberek. No to ja bym zrobił tu gdzieś nad jeziorkiem. No ale jeziorko jest za daleko moim zdaniem. Ja bym... Bo patrzę sobie, patrzcie gdzie są te wioski. Jest tak, Branica, Baranica, Rolnica, Denica, Leśnica, Jeziernica. Kurde, jaka nazwa, Hornica w górach. Więc moim zdaniem powinniśmy gdzieś po środku się postawić, na przykład tu. Będziemy mieli do jednej wioski, do drugiej, do trzeciej i do czwartej, powiedzmy tu do piątej. Czyli tu bym się budował. Z naszym Leszczykowem. Nie. Schronisko nad Morskim Okiem. No ja jakbym myślał do przodu, to tak. Później bym zbierał od turystów pieniądze. Śmieję się. No tak, no opłaty za przejście przez most obowiązkowo. Jak ja mam sobie tam żonę znaleźć w tym mieście, to będę musiał dymać do tego miasta, ale to nie jest chyba daleko, może jakiegoś konia będzie można mieć, albo wóz. Dobra. Coś słyszałem, kurde, wystraszyłem. To co, tutaj? Stańmy na tym mostku i przemyślmy to, bo to, gdzie nasza wioska stanie, to jest ważna rzecz. Tu jest las. Możemy mieć w ogóle... w środku wioski, bo teraz czy po tej stronie, czy po drugiej stronie. Tu wyglądają takie żyzne pola, a tu bardziej w stronę gór. Gościu, umierasz. Jak umieram? Nie umieram chyba. Się, trochę się zmęczył. Koniec w opracowaniu, aha. To zróbmy naszą wioskę tutaj. No dobra, to jak to było... Ja muszę jeść. Aha. No ale to nie wygląda jak grzyb do jedzenia. Czemu oni mi tu o grzybach piszą? Smarc. Nie no, smarc to brzmi jak coś do jedzenia. O. No dobra. Gdzie ten most jest, żebym wiedział, gdzie mam mieć drzwi? Tu, jak mamy to zbierać, to muszę mieć gdzieś przy moście. Pewnie na drodze nie wolno mieć. Kurde, no wytnę drzewa może. Mhm.
No a ktoś się pytał o te gry, no nie, no to mówiłem, no te gry cena 300 ileś tam złotych za grę to jest przesada dla mnie. Nie wiem, no ja na konsolę gier nigdy nie kupowałem, one zawsze były drogie, więc nie sądzę, żeby ktoś w pierwszej myśli stwierdził, że o, ale droga gra. Chyba to raczej przychodzi później z czasem. Aha, że ja mogę edytować. Dobra, no to czekajcie, no bo ja nie będę przecież robił tak, edytuj. Może ja chcę tu namieć na przykład okno. Kamienne, piękne okno. Tu to samo chcę mieć. Tu chcę mieć w ogóle ścianę, też kamienną, bo ja chcę kamienny dom, nie chcę starego domu brzydkiego dla biedaków. Tylko już chcę mieć dom z kamienia. Zwłaszcza, żeby żubr, jeśli żubry atakują, to no to trzeba tak. Teraz tak. Dach ze strzechy. Drewniany dach. Dobra, no to ja tu patrzcie, teraz robię tak. Gdzie to jest mój młot? Czy on się robi? Ty, ale tych co miało być 7 kłód, a ja nie wiem, one mi... No i teraz jest pytanie, bo jak wytniemy drzewo, to wytniemy, a może my chcemy mieć drzewa wokół domu? Tak? Może chcemy tu mieć pole na przykład dopiero, wokół domu drzewa, sad klonowy. Odrastają, w takiej grze drzewo by odrosło, to by było oszustwo. Pory roku i sen. Jak nie zrobię kamiennego na początku, jak ja kamień już znalazłem, kamień leży na ziemi po prostu. A tam potrzeba 5 sztuk kamienia. Kurde, nowy poziom wydobycie. Ale co znaczy nowy poziom wydobycia? Ja nie miałem sam rozdawać tych poziomów? Aha, no to dajmy wiedza o wydobyciu. A to spowoduje, że będę... więcej aktywności wydobywczych. Nie rozumiem, czemu zakładacie, że... Aha, w ogóle młot mi się zaraz skończy. Ty, ale czekajcie. To nie jest taki dach, jaki ja chciałem. Kurde, wyszedł mi słomiany dach, będą się śmiać sąsiedzi. No nie no, wiem, domyślam się, że na pewno da się ściany zniszczyć, ale no... Już zostawię na razie, bo to sufit to... Nie wiem, czy się robi ciemno, czy mi już oczy zachodzą czernią. Ta gierka ma koopa? Nie wygląda, jakby miała. Może kiedyś. Ślepne albo noc. Konsolowym. Od dobrych 15 lat. Otwarcie mogę powiedzieć, że nowe gry na PS3-4 wahają się pomiędzy 290-350, zależy od gry. To, że będą kosztować 380, jakoś mnie zmartwiło, mimo że już... Jakoś mnie zmartwiło. To zmartwiło czy nie zmartwiło? Zmartwiło cię, tak? Jezu. Kurde, powiem wam, że przypał. Czekajcie, no musimy wyrzucić jakąś kłodę, bo przecież... Najważniejszy jest dach nad głową, mówią. Takie jest powiedzenie. Te procenty coś słabo rosną i te kłody też się tak nie odejmują, że nie wiadomo co... No, ale to... Wiemy o co chodzi, nie? Że jakby to jest... Ta gra jest dopiero robiona, więc...
Pewnie taki komunikat zostanie dodany na zasadzie. A co to jest to u góry, takie coś, takie drzewo zielone? Zrób ognisko. No dobra. O, jagody. O kurde, jagody mam. Ale sobie zrobię jagodziankę, sobie upiekę. Tylko żona potrzebuje, przecież sam sobie jagodzianki nie będę piekł. Co to za pieczenie jagodzianek solo? Nowy poziom przetrwanie. No to myślę, że tu znów to samo zrobimy, nie? No, wiedza o przetrwaniu. Dobra. Teraz tak, mówicie, że musimy zrobić inne ognisko. Okej, to może przed domem sobie zróbmy ognisko. Okej. Okay. Gotowanie. Aha, mogę spać. Okej. Okay. Elegancko. To dlatego poradziliście mi, ja mogę na was zawsze liczyć. Poradziliście mi ognisko, bo ognisko jest do spania. O nie. Kurde, drewniana włócznia mogę zrobić. Dobra. To może ją sobie przypiszmy do czegoś. Czyli do pola numer 3. Dobra. Teraz pytanie. Skąd najlepiej wybrać kamienie? Czy na przykład da się je wydobywać jakoś? Jest jakieś narzędzie typu... Młot budowlany to raczej nie, motyka też nie. Z rzeki najładniejsze, ale serio mówicie, czy kurde mi teraz ściemę walicie? Dobra, a jak się je jagody? Zjedz. Rolatki owsiane. Narzędzie typu kilof. No ale tu nie ma narzędzia typu kilof. Są tworzenie i koniec. I to są wszystkie narzędzia. Nie ma czegoś takiego jak kilof. Aha, musisz kupić od handlarza kilo. No dobra, to teraz na razie potrzebuję kamień zwykły. Tam jest dużo, widzę kamienia. Kurde, ale taki niepołamany. Bez sensu. W górach pewnie jest dużo kamienia. Nie no, tu jest dużo kamienia. Tu jest tak zwane Eldorado kamieniowe. Tylko nie takiego, jaki ja chcę zebrać. Co z drewna? No dobra, zrobię ściany z drewna, no. Ale co nie zmienia faktu, że potrzebuję siekierę, która właśnie mi się skończyła i nie mam kamienia. Od razu chcę najlepszą chatę, bo nie chcę kurde ze słomy mieć w domu jakieś świnka, co jest dmuchnął niedźwiedź. Gdzie ja myślę przyszłościowo już. A wy jak myślicie? W ogóle nie myślicie przyszłościowo, tylko po najmniejszej linii oporu jak zwykle. No kurde, no nie mam sikiery. Znaczy nie muszę sikierę
zrobić. Leżały te kamienie, nie? Tak, o, to jest kamień chyba. O, mam kamień. Okej, jeszcze drugi muszę znaleźć gdzieś. Jezu, się czuję jak jakiś człowiek pierwotny. Czemu ja muszę z kamieni robić sikierę z kamienia? Stwórz crafting table. Jest coś takiego? Budowanie, tworzenie. Tu na pewno nie. Inne. Meble, płoty, pułapki, ogniska. Magazyn, zasoby. A jest, magazyn, kopalnia, chata wydobywcza. Domek, rzemiosło. A jest warsztat, limit budynków przekroczony. Aha, zajebiście. To wszystko wyjaśnia. Dobra, to zrobię okna. Ale to ja zrobię ściany z tego. Z desek po prostu. Mam ten? Gdzie jest ta sikiera? Są jakieś NPC w tej gierce? Tak, tylko że ja postanowiłem zbudować dom na uboczu. No bo jeśli mam tu wioskę założyć, to muszę mieć miejsce na nią. Mam nadzieję, że ktoś do mojej wioski dołączy, że przyjdzie jakiś Józek i powie: chcę być twoim poddanym wioskowiczem. No kurde, jak ciężko. Można werbować, bo widziałem, że jest lista ludzi. Zresztą jak macie domek myśliwego i zbieracza, no to ciężko by było, żeby oni nic za was nie robili, nie? Znaczy głupia taka wioska z jednym typem. Trochę by było ciężko. Dobrze, skakać można. Tu mi co, kamienia mi brakuje, aha. Zbuduj żabkę. No, Biedronkę postawimy tu i będą... Po prostu w infrastrukturę pójdziemy. Jak on to robi, że on z kilku różnych drzew robi ten budynek? No, moim zdaniem to miejsce jest idealne na karczmę. Specjalnie wybudowałem się pomiędzy wszystkimi wioskami, żeby... O, patrzcie na to, piórka. Ona będzie na strzały. O, piórka. Jeśli te drzewa wytnie, to się tak jaśniej robi, nie? Królik! No ja. Jeszcze nie jestem taki. Tu chyba będą z tyłu pola, to można w sumie wyciąć, nie? No właśnie, a jak się zapatrujecie na te napędy w konsolach i bez napędu, nie?
Mówią, że problem z konsolami bez napędu jest taki, że nie możecie gier kupować od innych taniej. No ja na tym kupowaniu gier się nie znam, nawet myślę w ogóle do pewnego momentu, że to tak nie działa, no ale może to tak działa. Preordery digitale są bardzo drogie. Udało się! Nóż wymagane, a ja nie mam noża. Czekajcie, miałem jakiś nóż chyba. Nie mam noża. Kurde, kamień. Dajcie mi kamień, bo królik mi się zepsuje. Strasznie dużo tych piórek. To jest kamień? Nie. Kupuję bez napędu, nie kupuję gier na płytach. No ale mówię, no ktoś wspominał, że jest taki motyw, że bez tego napędu to nie możecie tych gier pożyczać i to u wielu osób to jest kluczowa sprawa. Gdzieśmy tego królika, powiedzcie, zabili, bo go kurde muszę opatroszyć tutaj. Oskurować. Na czym polega ta gra? Ta gra polega na założeniu wioski średniowiecznej. Ja wolę napęd, bo kupuję edycje specjalne ze steelbookiem. Digitale zawsze droższe. No ma to sens, no jednak trzeba myśleć o tym, że ta konsola wam będzie służyć jeszcze dużo lat, nie? No dobra, powiedzcie mi, kto się na 3080 nastawiał, albo w ogóle kupił se. Albo czeka na informację, kiedy mu przyślą, że jego zamówienie jest anulowane. Nie, żartuję. Ale szczerze powiedziawszy, to stresujące jest. Takie oczekiwanie. No, nie no, jak ktoś ma serię 20, to ja nie widzę teraz powodu, żeby jakiś upgrade. Szczególnie jak nie gracie w 4K, zobaczcie, że w zwykłych rozdzielczościach to nie macie takiego dużego skoku, nie? Jeśli chodzi o wydajność, bo no bo procesory nie wyrabiają jeszcze. Więc wiecie, rzucanie się nagle na najnowsze karty. Jak się gra w Full HD na przykład, to nie ma chyba troszeczkę sensu, nie? A tam może na Cyberpunka z ray tracingiem i tak dalej. Można by było. Ale do Cyberpunka jeszcze jest tam 1,5 miesiąca, nie? 2 miesiące, nie? 2 miesiące. Tak ładnie. Ty no, ale jak się te ściany burzy? Bo ja sobie muszę z tyłu drzwi zrobić. Aha, zajebiście, drewniany młotek. Ale drewniany młotek to sobie chyba... Aha, skłody. Dobra. No żebyście się tym Cyberpunkiem nie zdziwili, bo większość z was nie lubi RPG-ów, więc wiecie. Jeśli się tu spodziewacie jakiejś nie wiadomo jakiej gry, to możecie się zdziwić. Postaw pułapki na króliki, upoluj dzikie zwierzę,
przetrwaj sezon. Co to kurde za dźwięk, nawet nie wiem co to za powiadomienie. Czekajcie. O. To. Współczuję Rockowi, któremu hipometr wywaliło z Cyberpunkiem. Hipometr. A czemu? No ja myślę, że Rock to jest jednak osoba dość rozsądna bardzo, jeśli chodzi o gry i branżę gamingową. To znaczy, jak to się, jak się edytuje ten... To jest jakieś łóżko. O shit. Ja tu chciałem drzwi zrobić z tyłu. No ale co z tego? Budynek ma już drzwi. To co, nie mogę mieć dwóch drzwi? Bez sensu to jest. Kurde, chyba normalne jest, że do ogródka mam wyjście, nie? Ja najbardziej liczę w tym, w Cyberze, na jednak na te, wiecie, dialogi i historie. I zobaczymy, co z tego będzie. Ja lubię, jak są gry zdublażowane. Mam nadzieję, że ta będzie fajnie zdublażowana. Elegancko. Co to znaczy, że będą narzekać? No wiadomo, że zawsze się komuś nie podoba, nie? No każdy... Są gusta i guściki. Czego się spodziewacie, że wyjdzie gra i wszystkim będzie pasować? Tak to się nie da. Fajnie ta gra wygląda. Bardzo jest to jakby wygląd drzew, trawy, okolicy. Bardzo jest to ładnie stonowane i tak dalej. Nie, że nie wygląda jak z jakichś assetów, nie wiadomo, z tyłka wyciągniętych cienie i wszystko spoko. I bardzo fajnie też działa, no bo my przecież sobie w 4K tutaj gramy, a ja nie widzę, żeby tu nam blokowało klatek. I to mi się podoba, bo gra jest w alfie, a tak naprawdę ani razu nam nie zgrzytnęła jeszcze. Zauważyliście? Topór nam się zaraz skończy. No właśnie. O, patrzcie, jaki fart, od razu sobie możemy zrobić. A, mamy już w ręce. Kiedy 8K, wiecie co, no do 8K to przydałby się monitor 8K. Chociaż niektórzy pewnie skorzystają z trybu 8K na 4K, tylko po to, żeby jeszcze podbić sobie jakość. Da się tak zrobić. Robią tak z 4... Coś, co z tym kurde dachem się stało? Jezu, też nie taki. Znów zły zrobiłem dach. Ech, dobra, już zostawię. Dobra, no to co oni chcą? Upoluj dzikie zwierzę. To jak upoluj dzikie? To może by się przydał jakiś łuk albo coś? A mamy dzidę. No jak z tymi budowlami, bo my możemy zrobić domy, nie? A
A, jesteśmy w stanie. Magazyn z zasobami. Czemu nie mogę tego wybrać? Nie wiem co to jest, ale sprawdźmy to. Aha. Można tworzyć pola o maksymalnym rozmiarze 16x16. A, widzicie. Dobra. Potrzebuję teraz taką motykę. Ja będę rolnikiem. No ja wiem, że mam ilość wymaganą, ale myślałem, że ta ilość wymagana to już jest... Że to już jest to, że ja to mam. Ale będę zaraz rolnikiem, a mi będzie skill rósł, czuję to. Dobra, idę się wody napić, bo widzę, że mnie suszy. Jak wybierasz coś dobra, będziesz jakaś walka na miecze. Wiecie co, no ja mam dzidę na razie. Więc nie przewiduję walki na miecze. Jesteś brudny, co to znaczy, że nie mogę z dziewczynami gadać? Pewnie nie mogę. A widzieliście, jak tamta się od razu uśmiechnęła, jak o szlachcicu słyszała, że w ciuchach był fajnych? To wiecie, o co chodzi teraz. Dobra, zjedzmy jakiegoś smardza. Kurde, strasznie mało dają tych. O, wysuszone mięso. Ale jestem teraz silny, a mięsa pojadłem. Nic się nie zmieniło od tysięcy lat. No dobra, problemem... Mi się wydaje, że podstawowym problemem moim będzie za chwilę to, że ja nie mam żadnych nasion, co ja mam tu posiać na tym polu niby. Będzie trzeba je chyba iść kupić, ale no żeby kupić to muszę mieć co sprzedać. Magazyn na jedzenie, o, zajebiście. Ale czy ja, czy to oznacza, że jakiś level dostałem? Nie. Dobra, mamy pole. No nie mam torby. Można mieć pracę, właśnie robimy. Co, jakiej jeszcze pracy chcesz, kurde? Przecież to jest moja praca. Jak u Neonusza nie robię, to co, to już nie jest nie praca? Ale gdzie są te moje levele? Tu jakiś level rośnie, czy jak to działa? O, technologia, czekajcie, magazyn na zasoby.
O, łopatę będę miał. Ale co to znaczy schematy, łomata? Wziąłem za wydobycie. Punkty. Magazyn na zasoby. Dobra. Ha, jest. Domek myśliwego. 3 punkty, 6 punkty, 4 punkty. Magazyn na jedzenie. To ja zrobię ten magazyn na jedzenie, tylko ja bym chciał go... Nie chcę domów. Budowanie, gospodarstwo. Nie, magazyny. Gdzie to było? Ale czemu mam, że brakuje surowców? Co, muszę mieć 8 kłód w kieszeni? Wcześniej tak nie było. Dobra, wezmę 8 kłód, będę miał w kieszeni. Zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, co tam, co to było w tym? Wydobycie. Drwal, górnik, siła natury. Dobra, lecimy w skill. No i co? I dalej nie mogę? Bo żeby to zbudować muszę... No to jeszcze potrzebuję 3 kłody, ale ja chodzić nie mogę. Patyki, jeden ma moneta za patyk, da się dostać? Fajnie, coś trzeba wywalić, bo ważymy 50 kilo. Co tyle waży? Waga. 13... A, patyki ważą dużo. Dobra, wrócę się tu po was, patyki. Pamiętajcie. Dobra, no to jak już mamy te, no to trzeba tu magazyn na jedzenie postawić, ale tak bardziej... Nie wiem, tu? No wokół tego pola pewnie, nie? Okej. O shit. Bo ja się, mi się wydaje, że jak ja to zacznę budować, to zaraz mi się coś fajnego odblokuje. Gdzie to były te patyki, które wyrzuciłem? Kurde, gdzie się wywaliłem? A teraz ich potrzebuję. Gdzie to było? Tu stałem chyba i mówiłem, ale mi się marzy. A nie, to było gdzieś tu bliżej. Tu było, przy tym, nie? A nie, chyba zebrałem, bo mam 60 ich, a miałem już 0, czy ile miałem ich tam? A może miałem 60? Mogę położyć się spać, właśnie idę. Tu miałem... Aha, nie mam już ogniska. Skąd on ogień bierze? Które smażone mięsko, dobra. Śpi. A w domu mogę na łóżku. No kurde, rzeczywiście zapomniałem w ogóle, że mam łóżko w domu. Ale jak ja będę po jednym patyku zbierał, to ja nigdy nie zbuduję tego.
Tylko po co mi ten... Znaczy ja go buduję po to, żeby mi się skill zrobił, nie? Głównie po to. Bo zakładam, że jak zbuduję ten dom, to jakiś inny mi się jeszcze odblokuje, nie? Patyk taki biały był, pamiętam, bo on był taki duży. Dobra, trzeba tę trzcinę nazbierać, bo tu jakaś trzcina jest potrzebna i nie widziałem. Nie tu na tym. Na dach! Kiedy to nie jest trzcina. Ktoś wie, gdzie czy ja tą trzcinę znajdę? Shit. Chyba, że tam po drugiej stronie jest trzcina. No multi by w tym było niezłe, bo na pewno by się przydała pomoc. Jak zobaczycie królika, to wołajcie, że królika mam upolować, bo mi tu... Że tak powiem, nie chcę iść do przodu ten quest. No dobra, no trzcina to może tam jest. Ktoś się pytał też o Wastelanda, czy będziemy grali. Będziemy grali w Wastelanda, tylko jak go trochę spaczują, wiecie. Dobra, jest trzcina. No, całkiem sporo trzciny, więc w sumie dobrą miejscówę mamy. Nie wiem, ile ja jej tam mam mieć, ale chyba dużo. Dobra, zobaczmy, ile ta trzcina waży. Mam nadzieję, że niedużo. Słoma. A nie, 52 kilo tylko. To zbierajmy, jak już tu jesteśmy, to zbierzmy dużo. No, tak, znaczy to ci wieśniacy w wiosce, no to musimy być. Słomę, no. W ogóle słoma z rzeki, to nie wiem, co to za słoma. Wykoszę wszystko, jak ona nic nie waży. Będę miał zapas na zbudowanie całej wioski później. Bo pewnie i tak zaraz będę musiał wracać i kolejną słomę zdobywać. Ty, ale w ogóle zdobywam dwie słomy. Czy to dlatego, że ulepszyłem sobie postać teraz przed chwilą? Jak tam brzmiało to? Ja myślałem, że to... Nie, tylko że punkty umiejętności plus 3, ale... Ja się właśnie zastanawiam, co to znaczy, że plus 3 punktów umiejętności? Czy to chodzi o to, że co level mam plus 3 punkty? Wątpię. Liczyłbym na to, że szybciej się uczę. Mogę traktora, wiecie, jak w średniowieczu traktor wyglądał? Nie powiem wam, bo to jest niepoprawne politycznie. Ale na pewno nie miał kół.
patrzcie co mam teraz. Zbudujemy ten domek i zrobimy sobie krótką przerwę. Aha, bo ja go nie mam wybranego. No dobra, i teraz trzeba te kłody pozdobywać, znaczy pozdobywać, no zetnijmy kilka drzew, będą. Co to jest ten smród mój i jak się go pozbyć, bo widzę, że mi rośnie chyba. A damy nie zaakceptują takiego śmierdziela, a pamiętajcie, że było napisane, że musimy mieć żonę, bo ona będzie nam... Będzie naszym medykiem. Dobra. Strasznie jesteśmy przeciążeni co chwilę, nie wiem, to jakoś... O kurde, mam królika! O ja, czekajcie. Się złapał jakiś. Co teraz? Czekajcie. No może wody się napiję, bo się strasznie szybko męczę. Ale to też pewnie dlatego, że dużo pracujemy. Jak u ciebie mija poranek? No widzisz, no gramy. W tych pięknych naszych Gliwicach. Nie no, ja mam czegoś za dużo, bo strasznie biorę kilka kłód i już nie mogę się ruszać. Kurde, trzeba jakieś magazyny porobić, bo ja łażę z taką słomą ciężką. Nie, tej słomy mam za dużo. W domku mam skrzynię, schowaj tam rzeczy. Serio? Schowam tam słomę. O! To schowam tam słomę. I schowam tam patyki w tym momencie. No to teraz to ja będę ścinał, kurde, jak. A czemu on tego, tej pułapki nie zaliczył jako polowania? Jak myślicie, bo było upoluj dzikie zwierzę i myśmy upolowali królika i on się nie zaliczył jako królik? O Jezu, czemu takie nadproża trzeba robić grube? Królik nie jest dziki, shit. Nie jest wystarczająco dziki dla naszego panicza.
tu brzoza, tu brzoza. Dobra, dalej jestem jakiś taki poprzeciążany. Czy to jest singlowa gra? To jest raczej singlowa gra. The Forest, Ark Sur... No trochę nie, bo jednak The Forest to jest bardzo mocny survival, a to jest chyba bardziej, jeśli chodzi o taki rodzaj gry, bardziej typu ekonomiczna może? Nawet bym powiedział. Bo tak naprawdę... Wydaje mi się, że ta gra nie będzie polegać na tym, żeby przetrwać, bo nie widzę tu jakiegoś specjalnego... No nie wiem, co ja tu mam przetrwać. No pełno grzybów jest, pełno jedzenia, pełno królików i tyle, i żyje, nie? Bardziej chodzi chyba właśnie o zabawę w tą budowę wioski, w podrywanie tam wieśniaczek. Kurde, no już moglibyśmy zbudować to. Zima będzie, to się zacznie survival, po to mam właśnie chatę buduję na ten. Mało drewna dają te brzozy. Tylko do... Aha. Młot mi się, siekierka mi się zepsuła. Patrzcie, siekierka sama się dodaje do slotów szybkiego wybierania, a... Ale wszystko inne już nie. Wydaje, że ja znów mam tonę patyków w tym. O Jezu, idę. To teraz możemy porozmawiać, bo ja będę szedł. Dziwi mnie, że jest limit pułapek. To znaczy, że co, że w średniowieczu nie mogłem postawić pułapek? I... Aha, ja już wiem, co to jest to u góry. To są pory roku. To są chyba pory roku, że jest... Trzy sezony są roślinności rosnącej. A później się zrobi zima pewnie. Wiem właśnie, że prędkość żeśmy nabrali teraz takiej prędkości. Tak wygląda, jak za dużo weźmiecie, to tak właśnie się poruszacie. Spróbujcie, ale mam buty fajne. Skórzane. To teraz ludzi nie stać na skórzane buty, a kiedyś to byle wieśniak miał skórzane buty. No i co już? Ale co mi to daje? Babka lekarska, dziurawiec, to nie, mięso. To trzeba usmażyć. A może się zatruć w ogóle tym. No dobra, mamy ten magazyn. To jeszcze coś chcieliśmy zbudować. Ale to za chwilę. Magazyn na zasoby z 10 kłód. Kurde, ale jeszcze coś byśmy upolowali. To wiecie co, pójdziemy na polowanie za chwilę, okej? Po przerwie, moi drodzy, przerwa.